Bezpieczeństwo w internecie. O hasłach mógłbym mówić godzinami. Chyba najważniejsze jest to, że na każdej stronie trzeba mieć inne hasło. A to dlatego, że jeśli używasz tego samego hasła, na przykład drugiego imienia swojego dziecka, na trzech różnych stronach i ktoś się włamie na jedną z nich, to pozna twoje hasło i użyje go gdzie indziej. Wielu z nas przeszkadzają zasady. Trzeba używać wielkich liter, symboli, znaków przestankowych i liczb. Trudno to spamiętać, więc wiele osób wymyśla jedno mocne hasło i używa go wszędzie. A to zły pomysł, bo ryzykujecie, że ktoś skorzysta z hasła na kilku waszych stronach. Wystarczy, że dostanie się na jedną. Radzimy więc używać menedżera haseł, aplikacji, która zapamiętuje i uzupełnia hasła tam, gdzie wchodzisz. Menedżer haseł Google jest wbudowany w Androida i w Chrome. Inne duże firmy też mają swoje produkty. Są różne aplikacje, płatne i darmowe. Dostaniesz to, za co zapłacisz, więc nie bierz byle czego. Jeśli to aplikacja Google albo innej dużej firmy, to sprawdzi się lepiej niż zapamiętanie i używanie jednego hasła w kilku miejscach. To ma sens. Mówiliśmy o hasłach do różnych stron internetowych. A co z urządzeniami, powiedzmy ze smartwatchem? Są już inne opcje logowania, na przykład odciskiem palca lub skanem twarzy. Czy to ma znaczenie? Czy ryzyko, że obcy szpieg włamie się do mojego telefonu, jest znikome, więc zabezpieczam telefon tylko przed dziećmi? To zależy. Większość z nas potrzebuje blokady ekranu na wypadek, gdybyśmy zostawili telefon w taksówce, albo wziął go współlokator czy ktoś z rodziny. Zagrożenie jest dość ograniczone. Zazwyczaj wystarcza PIN czy biometria. Trzeba pomyśleć, kto jeszcze ma dostęp do telefonu. Ja mam bardzo bystre dzieci, które oglądają Khan Academy i dużo wiedzą. Jeśli będzie jedno hasło do zegarków mojego i żony oraz do tabletu i telefonu, a dzieciaki dobiorą się do któregoś z nich, cóż, jeden klucz otwiera wszystko, ale tym się nie przejmuję. Mój najstarszy syn, gdyby to była dyscyplina olimpijska, zdobyłby medal. Jeśli jest z kimś w pomieszczeniu, to zawsze podejrzy jego hasło. Trzeba być czujnym. On ma dobre zamiary, ale... Zagraniczni szpiedzy i dziesięciolatkowie. Byłby ciekawy wykres.